Człowiek trzeba wychodzić o 17, dlatego przyjeżdżamy o 18. Oto BMK. Teraz puścimy jakąś fajną muzyczkę w podkładzie. To się nazywało jak Master Shot. Wszystko z jednego ujęcia. Zapraszamy. Idziemy odebrać Ani auto. I nawet to tym razem zmontuję. Samara Detailing. Numer telefonu, top klatka. A, pieniądze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, młody człowieku. Chodź, będziesz Sławek sławny. Ja mam być Sławek sławny? Może być to. Kolejny raz? Powiedz mi, dlaczego tu jest dużo pieniędzy i co zrobiłeś? Tu zrobiłem odchamianie twojego samochodu. Czekaj, gdyż, tutaj. Gdyż Azalisz troszeczkę go zapuściłeś. Ja go nie zapuściłem. Tylko nie miałeś czasu przyjechać. Zupełnie. No, zupełnie. Dekontaminacja tak... lakieru, czyli oczyszczanie dogłębne karoserii, żeby ceramika wróciła do żywych. Przedłużenie żywotności ceramiki. Po myciu. Wygląda tak, tak nowy. Tak nowy, no. Nie jest nowy, ale wygląda bardzo ładnie, zacnie. Szyby? Ceramika na wszystkie szyby, pranie całego wnętrza, odkurzanie po psie, 2,5 godziny. No psa mam. To... psa mam i jeździ ze mną pies. Ociep. Czyszczenie, fixing. Nie wrzuciłeś tych gumy? Jak nazywasz? Nie, jeszcze nie wrzuciłem, nie zdążyłem. Pachnie nowością. Jeszcze coś znajdzie, że coś niedoczyszczone i później będzie. Pranie fotelów. Pranie fotelów. To, jakie ładne. To co mogłem, to okleiłem. Chodź, zobaczysz. Bo tutaj, bo wiesz, bo my po chamie po prostu mamy ten. Wkładamy głośniki. Jak nie masz siły, się opiera głośnik i go suwa. Mhm. I dlatego były takie dziury. I teraz, nie wiem czy widzisz, tu jest granica, gradient. Gdzie tu jest folia ta klejona. Miałem kawałek folii, wykorzystałem. Fajnie, że nie wpadliśmy na ten pomysł ze 3 lata temu. Bardzo szkoda. Bardzo szkoda. Byłoby zdecydowanie lepiej. A nie wiem czy zauważyłeś, nasz naklejka służbowa. Piękne logo, nawet zabezpieczone oczywiście. Dziękuję. Proszę bardzo, to co mi się udało w miarę moich sposobów zrobić, naprawić, to proszę jest. Dobrze, to nie jest profesjonalna naprawa, to jest naprawa do czasu, póki się nie weźmie go... odda do profesjonalisty, który ma do tego sprzęt. Żeby go nie popsuć bardziej. Auto ma obecnie 96 tysięcy. Zobacz wgniotkę. Mieliśmy z tą wgniotkę. Nie no, jest, ale... ale wiesz co? Tu jest mikroślad. Mikroślad dokładnie i tutaj drugi mikroślad. Trzeba się dogłębnie dobrać od wewnątrz i zrobić to... Ale wiesz, że to była wgniotka tak na tyle. Tak na szybkie półtorej godziny, a dłużej trzeba poświęcić po prostu, żeby to wyciągnąć do zera. Pięknie. Ale ja się tym nie zajmę. Aj, ten. No tak, i relingi też odświeżone tyle, co można było z tej złej po prostu. Bo one były takie już matowe. No powiem ci. No robi teraz. Zadowolona? Ładny teraz, taki jak nowsze auto. Nieujebane tak po prostu tym gruzem. Yeah.
To jak się skończy się zachwycać telefonem, to ile trzeba normalnie zapłacić za mycie, przedłużenie żywotności ceramiki, wyciągnięcie dziury, jednej wgniotki? Taki zagniotek pod nasze pieczego jest w granicach 300 zł za usunięcie. Mycie stówka netto, przedłużenie ceramiki 200, dekontaminacja 2,5 stówy, pranie wnętrza około 500, ceramika na szyby w granicach 400. A nie, jedziemy za dużo. Byliśmy w Samara Detailing, a mi się zostaje cóż, jedź, baw się dobrze, a ja biorę pojazd wyścigowy i jadę za tobą.